Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak to Biden i jego cała administracja spartaczyli kompletnie tą covidową sytuację. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No, po codziennych powiadomieniach, codziennych filmików, które są praktycznie rzecz biorąc automatycznie demonetyzowane. No ta demonetyzacja, czy ma znaczenie? No ma znaczenie, dlatego że część platform nie poleca po prostu ludziom, jak nie robi na tym kasy. No to kasa to jest wszystko. To dla wielu tych platform to propagują tych, których chcą, nie propagują tych, którzy się nie podobają, także cenzura jest ostra. No ale wracając do spartaczenia, doktor Fauci, Antoni, święty Antoni komunistów, facet, lekarz, który uciekł przed wojskiem w Wietnamie, teraz ma 450 tysięcy dolarów pensji rocznie, to jest najwięcej płatny urzędnik państwowy w Stanach Zjednoczonych, spierniczył kompletnie Amerykę, spierniczył kompletnie cały świat. Jak cała ta pandemia się zaczynała, no to wszyscy eksperci mówili, że to 2 tygodnie wyłapać wszystkich chorych, te wszystkie zarażenia się zlikwiduje i będzie spokój. No, Trump w tym czasie starał się zamykać granice z Chinami. No to komuniści krzyczeli, że jest rasistą, że jest antychińczykiem i tak dalej, i tak dalej. Także Chińczycy napływali, to wszystko się rozprzestrzeniało. Później te zamknięcia się zaczęły. No i tu jest cała ta sprawa. Jakiej lekcji, jaka to była lekcja tego wszystkiego, czego możemy się nauczyć. No i teraz na dzień dzisiejszy to jedna lekcja, którą możemy się nauczyć, to jest to, że komuniści, demokraci amerykańscy, oni kryją to wszystko, co się działo. Po prostu nikt nic nie chce wiedzieć, wszystko jest zamiatane pod dywanik. Jest takie podkomitet do spraw kryzysu covidowego w zeszłym miesiącu, no to kompletnie, tylko tam są towarzysze komunistyczni z Partii Demokratów, nikogo tam nie ma w ogóle z Partii Republikanów, także to komitet centralny. W Moskwie była jedna partyjność, no to nic. Teraz w Ameryce jest kompletnie jedna partyjność, pomimo, że są dwie partie, że Trump został wybrany przez 85 milionów ludzi, Bidenowi policzyli kilkadziesiąt tysięcy więcej, no ale teraz największym takim zażaleniem tego podkomitetu to jest to, że w czasie tej paniki pewni lekarze tłumaczyli, że te szczepienia, zamykania to są bardzo niebezpieczne. I oni się ustawili na to, co na krytykę tego, co Trump robił. Trump robił w październiku 2020, no to była deklaracja Barrington, gdzie paru epidemiologów, między innymi Martin Kulldorff z Harvardu, jeżeli oglądaliście taki film Love Story, no to właśnie to jest tam Harvard, tam córka Muhammada Baracka Obamy chodziła. Następny Sunetra Gupta, no Hindus, który robi karierę w Ameryce, z Oxfordu, nie w Ameryce, w Anglii, oraz Jay Bhattaraya na Stanford. Stanford, no to jest uniwersytet w Kalifornii. No i oni właśnie mówili, że co trzeba zrobić. No trzeba zrobić, zabezpieczać tych najbardziej narażonych. Moje osobiste zdanie od początku, no to było w zasadzie takie, że trzeba by było podzielić społeczeństwo od jednego dnia do 5 lat, no to oni pod jakąś opieką, 5 lat do
20, no to, wtedy to już wiadomo było, że, 5 do 20 trochę są mniej narażeni. Dlaczego są narażeni? No są mniej narażeni, bo dzieciaki w szkole, szczególnie w szkole, no to mają grypę 8-10 razy w tygodniu. Ciągle smarkają, ciągle są zagilowane. Także COVID, no to jest można powiedzieć grypa na resorach, grypa na steroidach, także dzieciaki te wszystkie antyciała, antywirusy mają, także oni normalnie przechodzą. Druga grupa, no to 20 do 40 latków, no to też w zasadzie to swobodnie, nawet jeżeli zachorują, no to swobodnie przechodzą. W Ameryce choruje normalnie na grypę 40 milionów ludzi. Umiera około, no od 20 do 60 tysięcy umiera, także to nie jest wielka sprawa. W Anglii podobnie. Następna grupa, która powinna być od 40 do 60, no to ci już powinni bardziej tam się pilnować, jak nie muszą chodzić do pracy, no to nie powinni, po sklepach nie powinni się włóczyć, mogliby tam maseczki mieć, mogliby maseczki nie mieć. Później 60, powiedzmy 60, 70, no to już trzeba by było tych ludzi odsłaniać. 80 plus, no to zdecydowanie. Ja to miałem taki pomysł, że szczególnie w tych ośrodkach dla starszych, no to powinni przyjść, powiedzieć do tych pracowników: macie tu podwójną pensję, nie wychodzicie, wszystko co ktokolwiek przychodzi, to jest myte, pilnowane. Jeżeli wyjdziecie przez tylne okno, uciec na noc gdzieś tam, to jesteście wywalani na pysk. No i to tyle. I cała Ameryka, cała ta produktywna Ameryka od 20 do 60 lat po prostu normalnie by pracowała. No i wszystkie szkoły, wszystkie biznesy powinny być pootwierane. No i właśnie tych trzech ekspertów w zasadzie mówiło to samo. Kulldorff, Gupta i Bhattaraya. Oni to są normalni ludzie, tak? Normalni ludzie. No ale w Ameryce niestety za Bidena, no to zaczęli krzyczeć, żeby wszyscy się zaszczepili. No i oskarżają tych trzech fachowców o tego, że oni chcieli zainfekować, czy zrobić to, żeby wszyscy się rozcholowali sztucznie. No to nie jest prawda. To co w Szwecji mniej więcej ludzie unikali, ci co zachorowali, to przetrzymali. Ja osobiście w 2019 roku, kiedy to się zaczynało, kiedy Chińczycy tam krzyczeli, no to ja znam lekarza, który zachorował, miał 36 godzin takiej właśnie grypy na resorach, w podobnym wieku, atletycznie, fizycznie podobny, dietę żywieniową podobna i tak dalej, i tak dalej, także przeszedł przez to, trochę się pomęczył i to tyle. Cała deklaracja Barrington, no to polegała na to, żeby to zminimalizować te skutki uboczne, no bo koszt uboczny, no to jest po prostu nieprawdopodobna te zamknięcia, te bezrobocie, to wszystko ekonomiści byli strasznie przeciwko. Ludzie, którzy się znają na tych epidemiach, też byli przeciwko. Politycy chcieli wygrać wybory, no i w sumie wybrali. Administracja Bidena wybrała tą odporność na koronę poprzez strzykawki. To była makabra. To jeżeli ktoś poszedł, powiedział, że był chory, no to nie starczało. Szczepili ludzi, którzy już chorowali. No i to była makabra. To wszyscy po prostu pluli na tych polityków, że do tego doszło. No i Biden i jego administracja i ten zdrajca Anthony Fauci postawili na w zasadzie szczepienie, na w zasadzie przymusowe szczepienie.
Środki masowego kłamstwa złączyły się z tym, politycy się złączyli, także ta biurokracja rządowa doprowadziła do tego, że wszystko było zamykane za czasów Trumpa. Trump to wziął lekarza Scotta Atlasa. To jest radiolog, ale ma powiązania z epidemiologią. I on właśnie przedstawiał, że popierał tą strategię Barringtona, który w zasadzie mówił, żeby to spokojnie przejść, żeby nie zamykać, nie panikować, żadnych takich irracjonalnych rzeczy nie robić, żeby ludzie się nie bali. No i tak za Trumpa, to Trump bardzo spokojnie do tego wszystkiego podchodził, żeby to nie było tak, żeby ludzie biegali sobie włosy z głowy, wyrywali. No i wszyscy proponowali, żeby się skoncentrować na tych, którzy najbardziej mają, największą mają szansę na to, że umrą. I faktycznie statystycznie, to tam 80 plus to są ludzie, którzy zachorowali i nie przeżywali. Od początku większość normalnych wiedziała, że to może być tak zwany gwóźdź do trumny, no ale większość, jak statystykę się popatrzy, to zawsze jest nadwaga, cukrzyca, rak, wszelakiego rodzaju, dużo wegan umierało, bo mają niedomiar witaminy D3, D12, także system immunologiczny też jest słaby, także ciało nie potrafi walczyć, nie ma cynku, także też to też nikt na ten temat nie mówi, ale są badania, są liczby, są fakty, także to trudno zaprzeczyć. No i ci wszyscy normalni eksperci to mówili, że jest tak mało tego wszystkiego w tym czasie, że to po prostu trzeba się skoncentrować. Na przykład testy były robione w poprzek całego społeczeństwa, a to nie jest najlepsze dla społeczeństwa, jeżeli wszyscy mają robić testy, a jest tego za mało, to w zasadzie nikt nie robi tych testów, tylko ci, którzy mają jakieś koneksje, połączenia czy jakieś inne sprawy. I nie zdecydowali. Idioci w Nowym Jorku wysyłali ludzi chorych do domów starców i tam w zasadzie wykańczali ich. Cały ten raport komunistów, demokratów mówi, że jak oni by jeszcze więcej coś robili, to 130 tysięcy osób by było mniej martwych. No ale to nie jest prawda. To nie jest prawda, dlatego że w czasie tych zamknięć 2020-2021 i zimą, to Nowy Jork zwariował kompletnie pod tymi zamykaniami. Kalifornia też kompletnie zwariowała, a Teksas i Floryda, tam wszystko było otwarte, tam było normalne, tam żyli bez żadnych problemów. No tyle tylko, że ten problem. Różnica jest taka, że Kalifornia jest komunistyczna, Nowy Jork jest komunistyczny, a Floryda jest konserwatywna. Teksas też jest ogólnie rzecz biorąc konserwatywny. I porównywalne są wyniki, także że jeżeli wszystkie 50 tych stanów, bo teraz w Ameryce jest ogólnie 50 stanów, jak popatrzycie na mapę, to te gwiazdki, to jest 50 stanów, to jest 100 senatorów, ale 50 jest ze stanów konserwatywnych. Także 25 stanów konserwatywnych, to były bardzo małe ograniczenia. I tam nie było takich klęski, można powiedzieć, finansowej. We wszystkich tych komunistycznych stanach, w tych 25 stanach, gdzie było to kompletne zamykanie, ale dlaczego oni chcieli to zamykanie? Oni po prostu chcieli rozdawać pieniądze. Oni rozdawali pieniądze na lewo i prawo. Foci oszukiwał, bo już powiedzmy w grudniu 2020 roku Foci mówił, że tak, jak 75-85% ludzi
ludzi będzie miało szczepionki, no to wszystko to się ustabilizuje, uspokoi i już nie będzie trzeba. Tak, także część ludzi chciała być w tych 20%, 25%, no nosiła maski i tak dalej, no ale zmuszali. Sąd Najwyższy nakazał, że rząd nie może zmuszać wielkich firm. Także to był jeden wielki cyrk, jedno wielkie oszukaństwo. W 2021 roku Pfizer ogólnie rzecz biorąc przyznał się, że efektywność tych szczepionek no to spada relatywnie szybko. Ten szef Pfizera, on się urodził w Grecji, no to on tam właśnie napisał w tej swojej książce, że rząd Bidena strasznie się bał przyznać do tego, że ta wydajność szczepionek spada. No i oni brnęli w te oszukaństwa w Provincetown w stanie Massachusetts na wschodnim wybrzeżu, miasto, które jest znane z homoseksualizmu. Tam były te spotkania, bo homoseksualiści w ogóle tam nie zwracali uwagi, mieli balangi, mieli jakieś koncerty, nie koncerty, no bo do nich nikt nie podskoczy, no i tam bardzo się to rozeszło, te zachorowania, oni wszyscy oczywiście się zaszczepili, no ale później zaczęli chorować, no i później to już nikt nie mógł udawać, że ta wydajność tej szczepionki, czy efektywność tej szczepionki jest taka. Washington Post pokazał też były przecieki z centrum walki z chorobami zakaźnymi, no i tam było czarno na białym, że te szczepionki są coraz gorsze z czasem. 600 tysięcy za Bidena umarło 600 tysięcy ludzi, 200 tysięcy więcej niż za Donalda Trumpa. Także to wszystko jest no jedno wielkie oszukaństwo. Można powiedzieć, że dr Fauci i cała ta banda oszukiwała, nieustannie oszukiwała i kłamała całemu społeczeństwu. Te realia były, jakie były. Oni kompletnie nie zwracali uwagi na inną opinię. No i to jest właśnie ta najważniejsza lekcja. To, że nauka się zmienia, że medycyna się zmienia, że wiedza to jest niestety od tysięcy lat jest znana, prawda, że po prostu trzeba się wymieniać informacjami. Nie można się zgodzić na jedną opinię bez brania pod uwagę jakiejś innej opinii. No i trzeba poprawiać błędy. Niestety Biden nie poprawiał błędów, tylko brnął ciągle w te same oszukaństwo, brnął ciągle w jakieś krycie i tak dalej, no ale to się wszystko zmieni w listopadzie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się oszukać socjalistom. Teraz cała ta banda Bidena i Fauci, to widać, jakie to dno. To jest poniżej, można powiedzieć, dnia. To jest sam muł i szuwary. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że widzicie, jakie to jest jedno wielkie komunistyczne oszukaństwo przez ostatnie 2-3 lata. Komunistom po prostu nie można wierzyć. Komunista, no to w życiu prawdy nie powie. To chyba na tym filmie Misio był, kiedy ja go oglądałem 20-30 lat temu, ale ten człowiek w życiu prawdy nie powiedział. Zdrowia dla normalnych.